Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Rawik i po raz kolejny gra South Park. O, tym razem pięknie, super nam zapisało, w ogóle taka dziwna, śmieszna zależność, słuchajcie, mianowicie zauważyłem, że dzisiaj, że tak powiem, ubierając się rano, zauważyłem, że kurczę felek w grze, w której główny humor opiera się na kupie i o żartach o pierdzeniu. Przy tej grze generalnie nagrywam w samych koszulach w ogóle. What the fuck? Nieważne, no ale to tylko dobrze o mnie świadczy. Moi mili państwo, kontynuujemy. O, mogę rozwalać tak. Coś tu śmierdzi ludziom. Dobra, elfy. Chcecie dostać po ryju. Jep, z karabinku, czy tylko zerknę tutaj, dobrze. Skądże znowu? Nie boimy się, my się zimy nie boimy. Fuck yeah, dobrze, dzika moc, co to robi? Aha, okej. Okay. Ty czymś rzucasz? O, ty niedobry. O, ty niedobry człowieku, czy ja mam jakieś takie, mogę środkiem usypiającym, ale to może być lepsze, a weźmy tobie. Pięknie i oparzenie. Natomiast ty masz jakiś taki fajny, o właśnie, młot burzy. Ale to daje tylko... O nie, ale to daje tylko tak w linii, jak oni stoją nad sobą, a jak za, to nie działa. To nie, to nie, to... Jeb młotem Battersa. Pięknie, proszę bardzo. O fuck, zapomniałem. Zapomniałem, cały czas gdzieś mi się jeszcze zapomina, prawda? Zapomina mi się, że tamtego... A słabe, a czemu słabe? Bo napisane było, że słabe, nie? Ale jednak wyszło spoko. Okej. Co z takim wyglądem? Co on tam mi gada? Dobra. Mamy zwycięstwo, mamy pozbierany jakiś loot i mamy... O, security! Elo. Okej. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. I Boże, i ten. Furtko niszczyciel. Okej, okay, mamy nowe zadanie, zerknijmy, ale ten taki głos totalnie bez emocji i w ogóle. Załóż coś, co ochroni twoją głowę przed gazem pieprzowym strażnika. Czy ja mam coś takiego? Ale ja mam okulary, what the fuck? Dlaczego to jakby... Peruka. No nie no, ale po co mi peruka? Okulary przeciwsłoneczne. Podwójny podbródek. What the fuck? Ha! No nieźle, słuchajcie. Bródkę nikczemnego kartmana. To na pewno ochroni. To na pewno nas ochroni. Nie, ej, co ja mogę? Czarny grzmot. Czemu ja, skąd ja mam brodę, ej? Znaczy to jest spoko, ale... Ej, gdzie ja wziąłem sobie brodę? W sensie... A, tutaj bródka czarodzieja. W sumie taką brodę mogę zostawić, to jest taki, to jest tak beznadziejne, że nawet mi się podoba. Z wyglądu może być, że będzie winogronowe, ale smakuje jakoś inaczej. O mój Boże. Szkoda, że nie mogę nic z tym zrobić, na przykład, że nie mogę sobie w łapę wsadzić i latać z tym gównem. No dobra, no ale to ja generalnie nie mam nic jakby... A jak jeszcze raz podejdę? Ale czemu to działa, jak mam ten... Ochroń się przed gazem pieprzowym. A jak mogę się ochronić przed gazem pieprzowym? Kartman publikował post na twojej tablicy. Zobaczmy, co mają do powiedzenia Kartman. Ktoś właśnie zamieścił filmik, jak cię pryskają gazem pieprzowym. O boy. W spluwach u Jibba znajdziesz szeroki asortyment masek przeciwgazowych, które czynią gaz pieprzowy całkowicie bezużytecznym środkiem samoobrony. Wpadnij i sprawdź. Aha! Spluwy u Jibba. A gdzie są spluwy u Jibba? Teatr robi coś tam, dom pana niewolnika, Boże. Foto dojo, bla 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 bla. Okej. Okay. Poczta, kurier Soft Parku. Gdzie mogą być spluwy u Jibba? Stawiam, że to gdzieś w dupę daleko jest, nie?
O, tu są o mój Boże, tak daleko. Tak daleko, no dobra, no, no to lecimy, lecimy, słuchajcie, speed limit 25. No to... Czy w karabinków, czy tu mogę zajść? Nie, nie mogę za murek wyjść. Zajść za murek, zajść. Co tu mamy? Sorry, South Park, coś tam, mall is closed. I co, nie mogę przejść? Strasznie dużo chodzenia, no nie powiem, że nie. Ej, tam jest jakiś kurde siusiak kiwający się. Panie siusiaku! Co? Co? Cześć kocie. Wraz skontrolować sangaci, chyba ty! Tower of Peace! To muszę mieć ten. Okej, okej. Czy mogę cię tutaj... O, spoko, mamy do wieży pokoju. Timmy! Timmy Travel! Flaga szybkiej podróży, wejdźmy sobie tutaj. Halo, dzień dobry, ja chciałbym tego, ja chciałbym psa na ostro. Mongołowie. Dzień dobry. Hello, welcome to Shitty Walk. Take all the prayers. Only thing we're serving today is a Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh, Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. Then Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Cóż te małe Mongoły. W ogóle zobaczcie nazwy tych. Potraw. Dupa Lionela Richiego. Okej, okay, to mogę jakieś... Ej, to fajnie, bo mogę miksturki kupować, nie? Tak? Tak, mogę kupować u niego miksturki i inne takie pierdolety. Okej, ale myślę, że to dobra, ewentualnie kupmy sobie jednego takosa, bo why not? Wow! Ej, ale odkryłem rzecz, jak F-kę naciskam, to takie rzeczy się dzieją, nie? Ale faza! I hear City Walk serving Mongolian food now. A to ci dopiero, kurde. A to ci niespodzianka. Ej, mamy klucz do wieży obok i teraz pytanie, czy tak. Czy chcemy iść sobie spróbować się w tej wieży? W sumie to moglibyśmy się spróbować, ale najpierw skopiemy temu dupsko. Elo. O, nie mogę ci skopać dupsko. To co, to nie mogę ci nic zrobić? Ale bez sensu. Coś tutaj masz za lado? Proszę, proszę! Jakiś barwniczek, jakiś tego. Siema. Dobra, nic nie powiem, nic nie powiem. Idźmy dalej, tu możemy chyba wejść, prawda? Albo i nie. A to torba tak leży, że nie mogę wejść, bez sensu. Nie wiem, bo to za głupie, to w ogóle bez sensu. A mogę z Mongołami pogadać? Mongołowie! No i gdzieś tu powinni być. Ej, nie mam Mongołów. Bez sensu. Toż tak tłumnie siedzieli. Czemu nie mogę z Mongołami pogadać? Nie, panowie Mongołowie. Dobra, spadamy stąd. Ciągle o bieganiu zapominam, nie? W sumie to moglibyśmy... I to piękne wszystko na Mongolian. Ale jajca. W sumie to moglibyśmy tu wejść. Wow, nagle drzwi się odobroniły, tak? A nie, wait, nie tutaj. I nie odobroniły, tylko... Odnowiły, chciałem powiedzieć. Jak jest tak burszman? Ja, Zagód! What the fuck? W ogóle to ja bym chciał tak, zdolności, czy ja mogę? Albo nie, wiecie co? Ja bym chciał tak. Tu. I elko. A tutaj chciałbym zdolności i jeb burzą. I tak zrobimy. Pięknie, za 42.
I proszę bardzo, ten kolega tutaj. Pięknie, można. Pięknie, jakie cudeńko, furia hordy. Ej, no już coraz lepiej mi z tym blokowaniem idzie, tak szczerze, muszę przyznać. Myślę, że polecimy sobie tutaj i lecimy tak, elo, dziękuję bardzo. Tutaj kolega, prawda, został ogłuszono, zabity. Aha, nie mam pipy. To lećmy tak. Jeep. A czemu tylko raz? O nie! O nie! Bez sensu. Ten gościu się jara mnie, to nie? Dobrze, zróbmy. Dajmy tobie chipsiorki. To se zjesz. Przestanie się palić chyba po turze, nie? Ja bym nie marnował na niego energii, powiedzmy. Co ty masz, kolego? Tak różdżką, czy może pipą go? Może pipą, bo on tutaj podpala, robi jakieś takie szmery, bajery, pompki, rowery. Spróbujmy zrobić tak. Proszę bardzo, jakie kombo. I za 29, i oparzenie. Ciebie bym uleczył. Może to leczenie jest genialne. Nie mam pipy, więc po prostu młot Batersa. I... oj kurde, zrąbałem. Ej, czemu on się nadal pali? Ja nie mogę go jakoś... o, mikstura uzdrowienia, negatywne efekty, tylko że ja... no dobra, weźmy, wyczyśmy, no. Nie wiem, czy trochę nie za wcześnie, ale... nie wiem, czy trochę nie za wcześnie, no ale... no i dobra, no i jeb go z różdżki, proszę bardzo, jeb. I tyle. Tyle hitów weszło, proszę bardzo, uwaga. Jeb. No kurde, jeszcze się trzyma? Serio? Raz chyba obroniłem, nie? Chyba tak. Pist, jebudu. Działa. Można. Proszę bardzo, tak to się robi. Tutaj mamy zwycięstwo, mamy lucik. Pognieciony lampion, gotóweczkę, zużyte coś. Petardę, no, całe szczęście, że petardę. Okej, czy my tu jeszcze coś mamy? Nie mamy. MSG, nie wiem o co i po co chodzi. To tak, chcielibyśmy coś z tym zrobić i tak zgaduję, że może będę mógł zrobić tak, no właśnie, elo, no to sam się kurde musiałem domyślić, że da się jakoś tutaj strzelać. Halo, elo. Jej, ciąg. Dobra, lecimy z pipą, myślę. Z pipą i w tego pana, proszę bardzo. 43 i podpalenie. Myślałem, że się cieszy. Myślę, jeb, uhuhuhu. Zamachuje się młotem na pojedynczy cel, walczący wręcz, ważnie go wkurzając za nie na broń na opancerzonych przeciwników. A czy ty masz jakiś pancerz? Oni wszyscy są opancerzeni. A, kurde, jak to się robi? Fuck, nie wiem jak to się robi, o nie! Następnym razem. Okej. No dobra, jest nieźle. Weźmy, wlećmy po prostu w tego. Elo? Sobie ucieknie kolega. Jebcie w ryjek, dodatkowe święte obrażenia i cios berserka, nie ma wuja we wsi, nie ma, że boli. No mogę go pipo potraktować, a w zasadzie oddechem smoka. Jeb, 40, pięknie. Ej, lipa tylko, o, mongolski łuk dostałem, spoko. O, i nawet mi się trochę healtha odnawia, to fajnie. Gorsze jest to, że, o. Okej, okay. A coś mi to da, że tak podpalam sobie te? Czy nie? Nie wiem, ale okej, okay, ale mogłem. Tutaj Lipton, bo widzę, że jest coś zamkniętego, a nie wiem co i nie wiem jak się dostać do tego. No i nic, dobra, wejdźmy sobie tutaj, dzień dobry. A, tak się mogę dostać. Klucz do mongolskiego skarbu, okej, okay, czyli musimy jakiś kluczyk zdobyć. No dobrze. Okej.
Będzie bolało, o mój Boże. Ej, dobra, w sumie to weźmy, ej, co to jest? Chipmunkon? Wow, mamy Chipmunkona, proszę bardzo, da się i odpalmy wszystkie. Odpalmy wszystkie na znak naszego... naszego zwycięstwa nad Mongołami. Jep, 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 i wy też. Lećcie, lećcie do gwiazd. Halo, dzień dobry. Zagadka na drzwiach. Okej, okay, mamy dwóch łuczników i pajaca. O nie, co za krwawienie. Halo? On to samo pewnie, a nie, palący. Ajajajajaj. Ajajaj, to już się zaczyna zabawa, słuchajcie, zobaczcie. Trzeba tutaj miksturę uzdrowienia. Jak najbardziej, wypij sobie. I co by tutaj jeszcze? Ja myślę, że trzeba by było tego oto człowieczka tutaj to tak porządnie osmalić. Proszę bardzo, i się pali. Tutaj trzeba by było burzy użyć na tego człowieczka. O, kurde, chyba znowu coś zrąbałem. No ale nic, no trudno, się mówi. Furia hordy, o nie. Ej, zabił go. Lel. Lel. Ej, ale dostaje, ale po mordzie dostaje. Ja cię kręcę. Dobra, weźmy, wstrzeźmy go tak po prostu. Elo. Niech moc ta kosa będzie z tobą. Ile mu zostało? 40, temu 98. Jestem w stanie mu 40 damage'u zadać tym? No nie, nie jestem, szkoda. Ty ulecz koniecznie tego koleżkę tutaj. No i co, no i lecimy młotem, no. Proszę bardzo, jakie pięknie. I dodatkowe święte obrażenia. Dobra, jeszcze żyje, nie ma biedy mocnej. Nie zdążyłem zablokować. Chyba. Tobie, kurde, mógłbym tą miksturę uzdrowienia sieknąć, ale chyba nie chcę jej jeszcze marnować. Nie wiem, czy to nie jest. Nie wiem, czy to nie jest błąd, no ale. Aj, no i niby miałem atak nieaktywny. Co to robi w zasadzie? Wait, czekajcie. Zbadaj, co to robi? To zwiększa siłę? Aha, czyli jakby zmniejsza siłę zapewne, tak? Czy ja bym chciał? Tak, chciałbym mu leczyć, wsadzić mu paluszek w dupkę. Tak jest. Okej, okay, nie, dobra, no tak po prostu młotem weźmiemy, rąbniemy. Dzień dobry, siema, elo, cześć. Jebcie w ryj! Dodatkowe śnięte obrażenia, proszę bardzo, obronione, elo. Teraz myślę, że je pod dechem smoka i nie ma co się tutaj cackać. O, fuck, nie ten przycisk myszy, o nie. Kurczę, klikałem prawym, o nie, no dobra, to młotem Buttersa. I piknie. Ej, no nawet nam to idzie jakoś. Dobrze, proszę kluczyk. Elo. Okej. Okay. Elo, no do kluczyka nie mamy. Tutaj podpalamy sobie wszystko. Czy tu jeszcze? Aha. Tam było coś o zagadce na drzwiach, prawda? Elo. No właśnie, mam wrażenie, że to chodzi tutaj, prawda? O to, tylko swoją drogą nie wiem, czemu tam przejść nie możemy, ale okej, okay, tutaj sobie dorzucimy smoczy ogon i... No i co? No i co? Halo? Halo, one się świecą jakoś, nie? O co tu chodzi, ej? Dorzuciliśmy sobie smocze ogony. Tutaj patrzę, nic nie wisi. O kurcze. O to, ale jajca, nie? No i cudeńko, i proszę bardzo, i mamy schody na górę jeszcze. What the fuck?
O nie! O nie, to... horda Mongołów! Nie wiem, co bym chciał w sumie. Zobaczmy, ile ich jest w ogóle. Aha, bo to jest jakby... A, bo to jest boss. To nie, to ja bym chciał zrobić tak. Come on, new kid. Let's show them what we can do. Nice, chyba. Albo i nie. Okej, spróbujmy tak i spróbujmy... Oni są opancerzeni. Dobra, AD, a następnie LPM, aby wykonać rzut, gdy zobaczę... Aha, okej. Ej, coś mi nie wyszło. A, LPM, nie PPM. O, fuck. Nie, tylko nie barbecue. Fuck. Mocno biło. Mocno biło, skubańce. Dobra, spróbujmy oddechem smoka tak po prostu. I oparzenie, proszę bardzo, i się jarają. W sensie fajczą, a nie, że się jarają, nie? Nieważne. Tak trochę głupie, że to go jakby nie... ten dotyk, że go jakby nie gasi. Ale w sumie może za mocno by to było. Jep, proszę bardzo, dodatkowe święte obrażenia. Czemu mi jakby tego nie obroniło? To mnie też ciekawi dosyć mocno. Czy ja bym coś chciał zrobić, na przykład to krwawienie z siebie zdjąć? Nie jestem pewny co... Ej, a co dokładnie robi mi to krwawienie? Podpalenie 2. Zadaje obrażenia ogniowe co turę, rozumiem. Czyli w zasadzie wypadałoby zdjąć ze mnie to krwawienie. Zdejmijmy ze mnie to krwawienie. Następnie, no co ja mogę? Tu już nic nie mogę, no to... Jep, różdżko! Jeb, jak pięknie, atak nieaktywny, proszę bardzo, ciebie to uleczymy, chociaż trochę. Chociaż mam wrażenie, że i tak powinienem miksturki użyć. No i po prostu, o tak. Troszkę wszyscy mają za mało pipy, mam wrażenie, nie? O fuck, co wy zrobiliście? Znokautowany! Dobra, koniecznie tak, bo nie dam rady sam. Mikstura odrodzenia, użyj. Musimy więcej tych mikstur odrodzenia kupić koniecznie. Dobrze. No i co? No i w zasadzie nic nam innego nie pozostało, tylko na chrzanie z tej różki. Jeb cię w ryj, jak proszę bardzo, jak pięknie. Okej, trochę nadal mi nie wychodzą te bloki. Tak trochę nadal mi nie wychodzi, no ale dobra, spokojnie, spokojnie. Ej, a może z nich w ogóle wydropi ten kluczyk do tego skarbu mongolskiego. Jeee, proszę bardzo, jak pięknie, jeszcze jeden atak. Jeden atak i będzie dobrze. Proszę bardzo, wypindoloć. Nie będzie mi tu żaden, jeden z drugim. Okej. To generalnie całkiem nice, tylko ja nadal nie mam tego kluczyka, halo. A jak strzelę sobie w to kółeczko, to coś się stanie? Nie. Nie wiem, a tutaj coś, ten, nie? Kurczę, no to powiem wam, trochę lipa, nie? Liczyłem na to, że dostaniemy tutaj ten kluczyk. Tutaj wsio się kręci. No, milusie i w ogóle, ale gdzie jest kluczyk? Może jak se strzelę tu? Ale to jest dobry trop, bo może gdzieś tutaj, co? Nie. Ej, ty! Felek, dawaj, będziemy się bić. Szczepan. Lećmy sobie w tego łucznika, oddechem smoka, jeb, karabinków i oparzenie, pięknie. Dobra, elo, nie mamy czasu. Znowu coś, kurde, nie wiem jak się tego używa do końca chyba. Nawet nie chyba, tylko na pewno. Trochę Lipton, no ale dobra. Jeep, i za 43, jakie piękne obrażenia. I proszę bardzo, i bijemy młotem. W sumie to mogłem jeszcze uleczyć tego, mojego Dekiela, ale... Dekla w zasadzie chyba, tak? Nieważne.
Polska, trudny język, ale mnie prześwietla mocno. Achievement, zamykamy. O, skutecznie zablokowałeś każdy atak przeciwnika w pojedynczej walce poza samouczką. O, ale jaki pięknie. No i dobrze, i czy tutaj nie ma gdzieś tego klucza? Kurczę, feluś. No nie, no nie ma. Ej, wait, ja jeszcze bym chciał wrócić i jeszcze raz skoczyć tutaj. No nie, no nie mam tego klucza. Może ten pan Kim, czy jak on tam się nazywa, on nam da ten klucz, co? Ha! Zobaczmy. No bo tutaj też nie widzę, żeby było. O. No nie, no to jakoś tam nic się nie dzieje specjalnie. Ja się boję tego, że to kurde wyjdziemy i to się rozleci, no ale nie wiem, nie wiem gdzie może być ten kluczyk. No bo to wszystko striela, szczylo i w ogóle, czy tu coś ten? Nie, tu się nic nie dzieje. Czy nie, no nie wygląda, żeby coś się z tym miało stać. No dobra, no idźmy do tego pana Kima, czy jak on tam, prawda? Bo takie mamy zadanie teraz chyba. Mongolski zatarg. Tak jest. No dobra, no idźmy do niego, porozmawiajmy z nim sobie, przy okazji jakieś tam pokupujemy. Sound up, sergeant. Pokupujemy jakieś kurcze potki, nie potki, inne takie pierdoletki. Bo to nam się przyda, elo elo. Siema, zadanie wykonałem. There you go, kid. All this shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolians anytime you want. Not bosses though, they too tough. You call me with this, I give you one per day. Masz teraz dostęp do przedmiotu przywołującego. Przywoływanie to potężna umiejętność, która może zgładzić w walce wszystkich twoich wrogów. Przedmioty przywołujące znikają coś tam. Okej. Okay. Dobrze, ja bym chciał kupić. Ja bym chciał kupić tego trochę. 3, 4, nie wiem, 5, tak z 6 do tego. Tutaj tak też do 6 weźmy. Leczeń w sumie nie używam dużo. Weźmy to, dobra, weźmy, kupmy te kosy. Huk tam. No i kurczę, powiedzmy, że tym problem. O nie, wazę nową postawili. O nie, postawili nową wazę. O nie, i tu też, rozwalamy wazę. Tak być nie może, słuchajcie. Nie podoba mi się tylko to, że nie mamy tego klucza. I... Ej, wait, w sumie to tutaj mogę go poszukać, nie? Spróbujmy go tutaj poszukać. Tu nie ma. Okej, okay, a spróbujmy jeszcze zajść, no bo generalnie, generalnie będziemy za chwilkę kończyć, bo tu już nie bardzo jest co robić. A tam nie mogę wejść, tam chciałem wejść, nie? Bo tu niewiele mogę zrobić w gruncie rzeczy, niestetyż. Nie, generalnie słuchajcie, będziemy kończyć powoli, bo to już powiedzmy, że dobiega koniec, czas końca tego odcinka, tego filmiku, ale kurde, normalnie. O nie, mysz. Tak mnie wkurza to, że nie mogę dostać się do tamtego tego. Kurczę, feluś, jakbyście wiedzieli, może... Okej, spoko. Jakby ktoś wiedział, jak tam, skąd ten klucz zdobyć, bo pewnie nie znajdę go ani teraz, ani przez najbliższy czas, to byłbym dźwięczny, no serio, bo kurczę, feluś, tam pewnie jakieś fajne rzeczy siedzą w środku. A ja nie mam pojęcia, jak to ogarnąć. Dobrze, ale spróbujmy tak. Zapiszmy sobie grę. Tutaj. Zapisz. Teraz zobaczmy, gdzie mi to zapisało. Zapisało mi to w tym. Ciekawe, czy przed oddaniem questa, czy po oddaniu questa. No dobra, ale jakby to już sobie ogarniemy. Czyli patrzę, że generalnie tutaj gra się zapisuje tak przy takich ważniejszych... Kurde, będę musiał znowu te itemy kupować. O, no nic. Przy jakby takich ważniejszych momentach, to znaczy branie questa, oddanie questa i tak dalej, może jakaś podróż albo coś w ten deseń. No dobra, tak czy inaczej, dziękuję bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się podobało, zapraszam serdecznie do kolejnych filmów, do kolejnych z tej gry, również z innych, na Twitcha, na Bookface'a i na wszystko inne. Trzymajcie się, cześć i czołem.